tak właśnie wygląda ryneczek w Opalenice. Cotygodniowa w sobotę od 6 do 12 przyjeżdżają tu ludzie i sprzedają wszystko z swych własnych działek, ogrodków. No i nawet świadki i Jehowa tu stoją. I ludzie przyjeżdżają. Oczywiście, że nie tylko sprzedają jedzenie jakieś, ale także i towary przemysłowe. Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj jest sobota, no i postanowiliśmy wyjechać do wsi Tarnowo-Podgórne. Znajduje się ono 30 km od Opalenice i kilka kilometrów od Poznania. Jest to sławna wieś, mimo że ma tylko 100 z czymś tam lat, ale jest oficjalną siedzibą firmy Lidl, jeszcze dużo różnych sklepów, siedzib, składów, magazynów znajduje się tu. Przyjechaliśmy nawet tu przez tą wieś i dużo po okolicach tej wsi znajduje się różnych, dużo różnych wielkich, ogromnych po prostu magazynów, czyli logistycznych centrów. No i zobaczymy, czym ta wieś nas zaskoczy. Startujemy! Nowoczesna polska wieś. Хочу исповедоваться. Давай, говори, какие у тебя грехи? Ой, батюшка, если я вам все начну рассказывать, вы точно возьмете потом мой номер телефона. Thank you.
jeszcze jeden park z fontanem. Nawet taka mała wieś i jest park, płac zabaw. Jest gdzie pospacerować. Fundatorem skweru zieleni z okazji 10 lat istnienia w gminie Tarnowo-Podgórne jest hipermarket Auchan. Jeszcze jeden skwer. Jaja wiejskie, miód, zobacz jaki chcesz, gryczany, 25 złotych. To miód, tak? Tak, słonecznikowy. I ile to kosztuje? To 5 złotych. No, o, nie, no taki ten już... Ten 20, a ten 45. Dziękuję. Jest tak i jeszcze dziesiątkę zastanę. A jaja to domowe, tak? Tak, to są domowe jajka. I ile dziesiątek? Dziesiątka 12, a te mniejsze 10 złotych. Dobra, dziękujemy. Proszę, co tam? Z Tarnowa chodzą autobusy do Poznania. Zobaczcie, każdą godzinę. Godziny, każde, co godzinę, co dwie godziny. Szajek, wędliny od pokoleń z 1905 roku. Mimo że Tarnowo Podgórne jest niewielką wiesią, liczy ono tylko 6000 osób, ale tu znajduje się i Pepco, i Lidl, i Biedronka, i Netto, i Delikatesy Centrum, i co tu tylko nie ma. Po drodze z Tarnowo Podgórnego do Opalenice znajduje się niewielka, no nie wiem, wieś albo miasteczko Dnieproszewo. No i tu właśnie jest taka brzozowa roszcza, jezioro, wielkie, wielkie jezioro i taka baza odpoczynku, czyli można przyjechać tu, poleżeć i skąpać się w jeziorze i taka, wiecie, miejsce postoju, gdzie można przyjść i posiedzieć, zjeść coś, zrobić grilla, szaszłyk. No, na przykład tu można zrobić sobie szaszłyka, grilla. No i posiedzieć, pospacerować, odpocząć. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Przyroda. Jaki widok. W Polsce sporo takich miejsc odpoczynku, gdzie można przyjechać i odpocząć na jeziorze. Nawet tu jest kurczak z różna. Ale takiego wielkiego plażu jeszcze nie widziałem w Polsce, na polskich jeziorzach. Zobaczcie. To po prostu kilka hektarów. Tyle miejsca wolnego. Można sobie grać w piłkę nożną, w tenisa, w badmintona, w volejbola.
czego chcecie. I plaża, zobaczcie, jaka jest też wielka. Popatrzcie tylko, jaka wielka plaża. Kąpielisko Nieproszewo. Tylko popatrzcie, jakie tu są topola. Ile oni mają lat. Nie wiem, na pewno więcej niż 100. Bo po prostu ogromne, ogromne. Tu właśnie jest siedziba Lidla. Źle jej widać, ale o, tam ona znajduje się. I tu także jest Mondelez International. Alpengold czekoladę robią też. Bardzo wielki zakład taki. Почему деревянный? Нет, это не деревянный.